Zobacz, jak wygląda Wałbrzyski Szpital Tymczasowy. W Polsce ma być zorganizowane kilkanaście szpitali rezerwowych, które będą służyć Polakom chorującym na COVID-19. Na Dolnym Śląsku powstaną one w Legnicy, Wałbrzychu i Lubinie. Dzisiaj w Wałbrzychu zaprezentowano szpital, już w grudniu znajdzie w nim miejsce 50 pacjentów. Szpitale powstają dzięki zaangażowaniu KGHM. Strona medyczna oraz administracyjna leży po stronie wojewody oraz szpitali patronackich. Koszty budowy ponosi Skarb Państwa. Cały projekt to około 200 milionów złotych. Ministerstwo Aktywów zwróci środki KGHM. Posiadamy w naszym mieście, w szpitalu imienia Sokołowskiego, posiadamy oddział zakaźny, który został rozbudowany do 60 łóżek. Posiadamy drugi oddział pulmonologiczny covidowy z 30 łóżkami. To niestety każdy dyżur na SOR-ze kończy się pozostawieniem pacjentów, dla których musimy znaleźć miejsce. I te 50 łóżek na pewno zaczniemy wykorzystywać od poniedziałku, od wtorku. I myślę, że przynajmniej jakaś część tego oddziału będzie już założona w grudniu. No chciałbym wierzyć, że nie wszystkie 50 łóżek, ale nie wiem, jak do końca będzie. To wiele zależy też od nas. Całe wyposażenie pozostanie w Wałbrzyskim Szpitalu i będzie służyć pacjentom, nawet po zakończeniu pandemii. Myślę, że to jest decyzja racjonalna. Trudno mi sobie wyobrazić zabieranie aparatu rentgenowskiego po pół roku pracy na oddziale zakaźnym, czy też aparatu USG, czy też łóżek. Ten sprzęt jest dobrej jakości, to mogę osobiście podkreślić. Myślę, że decyzja o pozostawieniu tego sprzętu jest decyzją racjonalną. Co więcej, ja nie znam szpitala w Polsce, który ma nadmiar sprzętu, nadmiar urządzeń, nadmiar wyposażenia. Szpital tymczasowy powstał na terenie byłej pediatrii przy ulicy Batorego, która ze względu na nisz demograficzny od 3 lat stała nieużytkowana. Szpital wymagał odświeżenia. Ta lokalizacja jest po prostu racjonalna. To jest szpital, to nie trzeba go było budować, nie trzeba go było remontować. Trzeba go było tylko odświeżyć, wyposażyć, poprawić infrastrukturę informatyczną, monitoring stworzyć, to tu wszystko jest i dzięki temu te koszty są relatywnie nieduże i są racjonalne. Rzeczywiście współpraca z pracownikami KGHM-u była bardzo, bardzo dobra, możemy ją ocenić bardzo wysoko i z dużą życzliwością i wielokrotnie publicznie dziękowałem za to.